dobrze. Ja sobie uruchomię na komórce podgląd, bo to się, mogą się okazać komentarze i inne rzeczy, które pojawią się tylko tutaj. Czyli tylko ty będziesz wiedział, jeśli ktoś nam będzie zadawał pytania, rozumiem. Się okaże, bo do czatu też masz dostęp. Do czatu no też właśnie masz tak, dostęp. Na razie. I na razie widzę, że jest nas tylko troje, także Damiana też zaprosimy do dyskusji po prostu. No oczywiście. Jak jesteśmy w takim kameralnym gronie, to możemy rozmawiać. Dokładnie tak. Dobra, widzę, że na fejsie już poszło. To możemy, drodzy szanowni państwo, ruszać. Więc przede wszystkim dzień dobry w kolejnym spotkaniu z serii czwartkowych live'ów, wzorowanych oczywiście na biadach czwartkowych, ale w nieco zmodyfikowanej formule. Dzisiaj mamy z nami Asię Afr, panią mecenas Joannę Afr, przepraszam, założycielkę kancelarii Afr i wspólnicy. Asia jest oczywiście szefową tejże kancelarii, a specjalizuje się przede wszystkim w szerokim prawie konkurencji. I tu chciałbym, Asia, żebyś w ramach swojego przedstawienia, jakbyś mogła opowiedzieć o tym case'ie, który mi najbardziej w głowie gdzieś tam utkwił, czyli o Kujawskim, o ile dobrze pamiętam, bo to jest coś, co chyba nie zdarza się często. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że akurat mój pierwszy live jest organizowany przez Ciebie, Tomku, i przez pracownię Synergii. Rzeczywiście zajmujemy się szeroko rozumianym prawem konkurencji, ale też prawem własności przemysłowej. I temat, o którym powiedziałeś, czyli temat uzyskiwania renomy znaku towarowego, no to jest właśnie temat zakresu własności przemysłowej. Generalnie, żeby tak prosto powiedzieć, co jest co, to jeżeli chodzi o własność przemysłową, no to tutaj mówimy o znakach towarowych, wzorach przemysłowych i również o patentach. My głównie zajmujemy się znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi, dlatego że patentami nie tyle, znaczy prawnicy też się przydadzą, tak, ale patentami w dużej mierze muszą zajmować się też eksperci, rzecznicy patentowi, którzy się specjalizują, na przykład są chemikami, inżynierami, mają inne kompetencje związane właśnie z tym wynalazkiem, który chcielibyśmy opisać, zarejestrować w urzędzie patentowym. Czyli tak, już wymieniłam jednego regulatora, czyli Urząd Patentowy. Urząd Patentowy rejestruje, ma taki rejestr i znaków towarowych, i wzorów przemysłowych. I my dla naszych klientów po pierwsze te wzory i znaki zgłaszamy do Urzędu Patentowego, żeby objąć je ochroną, a po drugie pilnujemy, żeby nikt inny, żaden konkurent albo żaden inny podmiot, który nawet nie wie, że mógłby być konkurentem, nie próbował zarejestrować takiego samego znaku albo takiego samego wzoru. Bo jeżeli taki wniosek złoży, to my wtedy tutaj jak lwy wkraczamy do akcji, informujemy naszego klienta, że ktoś chce zarejestrować podobny znak albo podobny wzór. No dobra. Czy on chce się temu sprzeciwić, tak? A w prawie konkurencji regulator to jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest bardzo aktywny i interesuje się życiem przedsiębiorców, czyli ich relacjami, umowami, do których zaraz przejdziemy, czyli co oni tam sobie, na co się umawiają, bo na niektóre rzeczy nie wolno się w ogóle umawiać w biznesie, na przykład nie można się umawiać, jakie ceny od sprzedaży będą stosowane w umowach, tak, jeżeli jesteście producentem, a waszym klientem jest dystrybutor, to nie możecie się umówić z dystrybutorem, za ile on ma sprzedać towary do detalisty na przykład, tak? Ale są pewne wyjątki od zasad i dzisiaj tego nie damy rady ogarnąć. Druga kwestia, którą zajmuje się prezes UOKiK-u, to są zatory płatnicze. Ostatnio bardzo Asiu, temat wiesz co, sekcji. Znowu ci głos. O, ucieka mały. Mi mikrofon. Dobrze, to słuchajcie, to ja się spróbuję przysunąć mocniej do ekranu. Głośniej, może ten twój mikrofon reaguje, słuchaj, na nie łapię. Dźwięku. Dobra, słuchaj, Asiu, jakby. Okej. Okay. Dobra. Myśmy wymyślili na do dzisiaj. Do meritum. Na taki temat dzisiaj wymyśliliśmy, po co komu umowa, i okazuje się, że po grubszym przyjrzeniu się temu tematowi, on wcale nie jest taki prosty, ponieważ może być rozpoznawany, czy tam rozpatrywany na wielu różnych płaszczyznach. No i tak naprawdę w ogóle samo hasło umowy jest rozbudowane. Rozbudowane jest hasło po co, a przede wszystkim rozbudowane jest komu. Więc Asiu, jakbyś mogła zacząć od końca, bo jak rozumiem, taki jest plan. O co w tym wszystkim chodzi?
No tak, no po co komu i dlaczego, bo po co i dlaczego to nie zawsze jest to samo, ale rzeczywiście masz rację, musimy zacząć od końca, czyli od tego, co to w ogóle jest ta umowa, tak? Czym są umowy? Właściwie my te umowy zawieramy bez przerwy. Bez przerwy je zawieramy, nawet sobie z tego absolutnie nie zdajemy sprawy, bo umowy to są takie oświadczenia, w których co najmniej dwie osoby zobowiązują się wobec siebie do czegoś. Do jakiegoś działania albo do jakiegoś zaniechania. Co oznacza, że umowa to jest oświadczenie woli. Tak? To brzmi bardzo tak skomplikowanie prawniczo, ale oświadczenie woli to jest po prostu to, co chcemy zrobić. Tak? Czyli jaka jest nasza chęć, jaki jest nasz zamiar w ramach tej relacji z drugim przedsiębiorcą. No i sami wiecie, że umowy mogą być ustne, mogą być pisemne, ale mogą też się odbywać po prostu przez to, że my w jakiś określony sposób zaczniemy się zachowywać. Po prostu będziemy realizować tą umowę, która nigdzie nie została spisana, ani w żaden szczególny sposób nie została wypowiedziana. Takie przykłady. Robiąc pewne rzeczy, niejako godzimy się na warunki w umowie. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Ale wiele interakcji między ludźmi jest umowami, chociaż nie wszystkie z nich są umowami cywilnymi, tak, umowami handlowymi. Ale no zobacz, na przykład myśmy dzisiaj się tutaj umówili, ja z tobą, tak, żebyśmy zrobili tego live'a. Tak. I ty mi powiedziałeś, jak my to zrobimy, o której godzinie, w jaki dzień i zapytałeś, czy ja się zobowiążę, żeby poprowadzić ten live razem z tobą. No i ja się zobowiązałam, mamy umowę, no mamy umowę. Rano wstajesz, chcesz żonie zrobić przyjemność, biegniesz po świeże bułki do piekarni. No kupując te bułki też zawierasz umowę, tak? Banalna sprawa. Ale tak. Nawet jak coś poważniejszego, czyli zakochałeś się i postanowiłeś się ożenić, no i składałeś przysięgę małżeńską, no to też się umawiałeś z żoną tak na coś. Tak było, prawda? Tak było. Także te umowy, ja bym chciała je trochę odczarować. Co prawda one nie zawsze, to znaczy to nie jest dokładnie to samo, co te umowy w kodeksie cywilnym, ale idea jest ta sama. Chodzi generalnie o to samo. Mianowicie chodzi o to, żebyśmy ustalili, kto z kim, co chce zrobić, na kiedy chce zrobić i za ile chce to zrobić. Mhm. Proste? Proste, oczywiście. I przecież duża część umów, które nawet zawieramy między sobą na tak zwaną gębę, dokładnie te same elementy zawiera, nie? Tak. Natomiast jeśli bym miała zrobić takie porównanie umów z czymkolwiek, tak, żebyśmy sobie to jakoś wyobrazili, bo ja chcę je odczarować, dlatego że ludzie często, im się to wydaje, że to jest coś strasznie skomplikowanego, te umowy. Więc żeby to jakoś prosto wytłumaczyć, to wyobraźcie sobie, że ta umowa to nie jest nic innego, tylko scenariusz. Scenariusz komedii romantycznej takiej, wiesz, świątecznej komedii. Czyli będzie happy end, to dobrze. No właśnie, no musi być, w każdej komedii romantycznej musi być happy end. I nam tak naprawdę zależy, żeby ta umowa skończyła się happy endem. No bo oczywiście. Jeżeli ona się nie skończy happy endem, to znaczy, że obie strony odejdą sfrustrowane, złe, albo nie odejdą, tylko pójdą do sądu i będą się procesować przez kilkanaście miesięcy. To nam się gatunek zmienia z komedii na dramat. Tak, albo na horror. O rany, ekstremalnie. Ale prawda jest taka, że te strony, czyli ci, którzy się umawiają na tą umowę, oni są po prostu aktorami. Oni muszą odegrać pewne role. Do no których zresztą, teraz, jak rozumiem, się zobowiązują. Tak. Oni sami je chcieli zrealizować. Mhm. Tylko teraz wiadomo, że 99% problemów ludzkości wynika z problemów z komunikacją. No to jeżeli mówimy o różnych rzeczach i na przykład ktoś nam powie, prawda, i tobie, i mnie, ktoś nam powie, Tomku, Asiu, narysujcie dom. Zakładam, że każdy z nas narysuje go trochę inaczej. Tak? Tak. Więc żebyśmy mogli te nasze wyobrażenia połączyć, żebyś ty jako sprzedawca i ja jako kupujący byli pewni, że to jest dokładnie to samo, że chcemy tego samego, że ja wiem, czego ty chcesz, a ty wiesz, co ja ci mogę
zaoferować za zapłacone przez ciebie pieniądze, to najlepiej jest to napisać. Jeżeli to sobie opiszemy i omówimy, no to wtedy nie powinno być takich istotnych wątpliwości. Mhm. I myślę, że to jest klucz, bo w biznesie wszyscy wiedzą, prawda, jak siadacie do stołu jako biznesmeni, to wiecie właściwie, co chcecie osiągnąć. Jest jakiś cel, jest jakieś zamierzenie i rozmawiacie o założeniach biznesowych. No umowa nie jest niczym innym. Z tego, co mówisz, to nie do końca wynika popularne stwierdzenie, że umowy są zawierane na czas wojny, tak? No bo my sobie rozpisujemy, co my chcemy osiągnąć, a nie co się stanie, gdy nie dowieziemy tego, na co się umawiamy. To jak to jest w końcu? Wiesz co, ja osobiście uważam, że umowy są podpisywane po to, żeby nie było wojny. Mhm. Ja uważam, że one są właśnie tym czymś, co pozwoli, żeby mleko się nie wylało, żeby ten biznes się rozwijał i żeby kupujący i sprzedający, albo żeby wynajmujący i najemca, albo żeby usługodawca i usługobiorca nie tylko byli jednorazowo zadowoleni z tego, co sobie tam wyświadczyli wzajemnie, ale żeby oni ciągle byli zadowoleni, żeby oni zawsze byli zadowoleni. No i w jaki sposób ten stan zadowolenia może nam zapewnić umowa? Bo wydawało mi się zawsze, że ten stan zadowolenia może nam zapewnić nie umowa, tylko jakby wywiązanie się z tej obietnicy, którą jedna strona składa drugiej, czyli że jedna strona coś zrobi, a że druga no nie zapomni za to zapłacić i na przykład księgowa nie wyjedzie na wieczny urlop. No właśnie, Tomku, to jest właśnie ten moment, bo to, co powiedziałeś, ta obietnica, no bo dzisiaj ty pamiętasz, prawda, że mi obiecałeś coś, mhm. ale czy ty będziesz za miesiąc dalej pamiętał? Jesteś bardzo zajętym człowiekiem i możesz się umawiać ze mną, ale możesz się jeszcze umawiać z Damianem i jeszcze z 15 innymi osobami. Może ci się to wszystko pokićkać, mm-hmm. kolokwialnie mówiąc. Więc okay. Ta umowa właśnie jest po to, żeby sobie to wszystko czarno na białym napisać, żebyście obydwoje, żeby te obydwie strony rzeczywiście widziały, co jest tą obietnicą, bo frustracja jest dwustronna, tak? Jeżeli coś idzie nie tak. Z jednej strony ta frustracja po stronie klienta, że dostał nie to, co chciał, albo nie w tym czasie, albo że jest opóźnienie, albo że coś nie działa, albo że to jest w ogóle zupełnie co innego niż on chciał. To jest jedna frustracja i taka oczywista bardzo, ale też jest frustracja po stronie tego, kto dowozi, kto dostarcza. Bo jeżeli klient ci mówi, Tomku, chcę zrestrukturyzować mój biznes, albo chcę tutaj poprawić, nie wiem, komunikację w firmie, mam z czymś problem, mam budżet 1000 zł. No i ty mu mówisz, okej, 1000 zł, co ja mogę zrobić za 1000 zł? Coś tam mogę zrobić, ale nie za dużo, mogę się na konsultację umówić. Mhm, ale dobrze. On oczekuje, że ty mu za to rozwiążesz jego problem. I teraz ten problem z pricingiem, nie? Czyli to, jak często pokazujemy w ramach pewnego zobrazowania sytuacji, że ja wchodzę do salonu Mercedesa i mam pieniądze na podstawowy model Kia, dajmy na to, albo Skody, tak? Tak. To jest właśnie to. To jest właśnie to. W zasadzie można zrozumieć, że umowa to jest takie zderzenie oczekiwań z rzeczywistością i nazwanie tego wszystkiego po imieniu, tak? Coś w tym rodzaju? Oczywiście. To jest tak, to jest pierwszy etap, bo to, co mówisz, to jest jak gdyby określenie przedmiotu umowy, czyli tak naprawdę na co my się umawiamy ze sobą. Ale jeszcze potem jest drugi etap, bo oczywiście, jeżeli to jest prosta sprawa, czy sprzedajesz samochód, a ktoś chce go kupić, no to opisujemy ten samochód, oświadczamy, że nigdy nie był tłuczony i jeżeli nie albo oświadczamy, że był tłuczony, jeśli był, tak, żeby mhm. też pokazać, prawda, uczciwość i żeby potem nie było problemu z rękojmią. Mhm. A druga strona mówi, że ona oświadcza, że chce to kupić od ciebie i że zapłaci za to określone pieniądze. Ale to jest taka prosta sprawa, taka transakcja jednorazowa. Mhm. Ale możesz mieć zresztą bardziej skomplikowanego jakiś proces. O tak, moje ulubione gotowce z sieci. Tak, coś czułem. Wiesz, to jest ulubione gotowce z sieci, wiecie co, no, to znaczy generalnie problem trochę też polega na tym, że ludzie się bardzo boją umów. Oni się ich boją, bo im się wydaje, że one będą strasznie skomplikowane, bo boją się ich czytać, nie chcą poświęcić na to czasu, to jak nie chcą ich przeczytać i czasami na oślep akceptują wszystkie tam krzyżyki, stawiają, prawda, w internetach, na przykład nie wiem, czy ktokolwiek przeczytał sobie ogólne warunki świadczenia usług przez Facebooka,
albo przez Apple, albo przez jakiegoś innego giganta. No, prawda? Naciskamy to z automatu i właściwie to wiesz, chcemy szybko zapomnieć. Tam nie za bardzo mamy chyba możliwość nawet negocjacji z takim Applem czy Facebookiem. Możemy brać albo nie brać. Czym innym są takie... Nie mamy. Nie mamy. No, ale musimy wiedzieć, co robimy. Tomku, No właśnie, nie mamy, ale musimy wiedzieć przynajmniej, z jakimi to się konsekwencjami dla nas wiąże, tak? Tak samo z operatorami telekomunikacyjnymi. Czasami jak nawet kupujecie mieszkanie od dewelopera, to też jest umowa adhezyjna w dużej mierze i zakres negocjacji jest ograniczony. Ale trzeba to przeczytać, żeby wiedzieć, co tak naprawdę będzie się dalej działo, czy po prostu sobie jakieś krzywdy nie robimy. A może naprawdę... Jeżeli myślimy o tym, żeby zainstalować sobie jakąś apkę, tak, bo chcemy sobie zrobić swoje zdjęcie po 30 latach i zobaczyć, jak będziemy wyglądać za 30 lat, ale gdybyśmy wiedzieli, że decydując się na tą apkę oddajemy wszystkie nasze dane z telefonu komórkowego w zamian, to może byśmy wcale nie chcieli tej wizualizacji nas za 30 lat. Ale to teraz, to są umowy adhezyjne, to jest jak gdyby osobna sprawa, natomiast te umowy, które chcemy sobie zawierać, no to one absolutnie, one tak jak mówiłam o scenariuszach, one są takim scenariuszem. Jeżeli to jest bardziej złożone, jeżeli wiążą się z jakimś procesem, no to wiecie, jaki to będzie proces. Kto co zrobi, w jakim momencie. To po prostu trzeba przelać na papier. To wcale nie chodzi, żebyście w tej umowie używali słów skomplikowanych w stylu esencjalnie negocja albo niniejszym coś tam robimy, albo tudzież ówdzież atoli jakoby rzekomo. Nie, absolutnie. Właśnie. Możecie to po prostu... To, co ja strasznie lubię w tej twojej kancelarii, a mianowicie, że mówisz do ludzi językiem polskim, a nie prawniczym, no chyba, że w jakimś innym, jeśli trzeba wydać umowę. Natomiast w takim języku bardziej zbliżonym do potocznego, nie? I tutaj z kolei mam jeszcze jedno pytanie, bo często słyszę, że wiesz, że prawnik musi pisać umowę. Ja mam takie wrażenie, że niekoniecznie, bo w końcu dogaduje się dwóch przedsiębiorców i oni wiedzą, co chcą. Ja wychodzę zawsze z założenia, że najpierw my przedsiębiorcy musimy dogadać się, jakie nas warunki interesują, a następnie te warunki, czyli niejako jakieś takie bullet pointy, czy prawda schemat tego, co nam chodzi, przekazać dopiero mecenasowi, żeby on tu ubrał we właściwe słowa azalisz albo azanieli i wrócił do nas. Nie, ja w ogóle nie, wiesz co, do tych słów wcale, te trudne słowa wcale nie są konieczne. Ważne właśnie o to chodzi, żeby umowa była jasna, żeby ona była jednoznaczna. Ale to jest, wiesz, temat jak pisać dobrą umowę, to jest temat na osobnego live'a. A wiesz, że i tak przekroczyliśmy już czas obietnicy. Jezus Maria. To jest masakra. No to niesamowite, to jest masakra, ale słuchaj, żeby jakoś to może, bo może jakoś to podsumować, tak, albo jeszcze dociągnąć do końca, jeśli ktoś nam może dać udzielić kredytu jeszcze tych paru minut, jak myślisz? Ja myślę, że trzeba by się Damiana zapytać, jako że jest na live, czy jeszcze wytrzyma kilka chwilek po to, żeby zaraz zadać jakieś druzgocące pytania. Znaczy na pewno nie zadam druzgocących pytań, ale jasne, chętnie usłyszę jakieś zamknięcie i potem jakby powiem wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. Może też tutaj coś Asia powie, jak to z jej perspektywy wygląda. Super. No to mamy 5 minut. Dobra. Dobrze. To w takim razie słuchaj, to żeby podsumować, dlaczego warto zawierać umowy, tak? Ja bym powiedziała, że są takie 3 syndromy, których trzeba uniknąć i dlatego te umowy są potrzebne. Pierwszy syndrom to jest standardowy syndrom obietnicy budowlańca. Wszyscy to znamy. Oczywiście. I te dialogi, prawda? Panie fachuro, a jak pan to zrobi? To pan sobie głowy nie zawraca, moja sprawa. Będzie pan zadowolony, tak? Ale panie fachuro, ile to będzie kosztowało? A wie pan, to zobaczymy, dogadamy się jakoś, tak? Będzie pan zadowolony. Pierwsza rzecz, będzie pan zadowolony. Więc pierwsza rzecz, piszemy te umowy po to, żebyśmy dokładnie wiedzieli, co jakby strony sobie świadczą, tak? I ile to nas będzie kosztowało i co faktycznie ma być zrobione. Bo jeżeli ty, Tomek, chcesz jedynie uszczelkę wymienić w zlewie, tak, a fachura przyjdzie i ci tak powie, a ty go nie zmitygujesz, nie zatrzymasz w tym jego pomyśle, to wrócisz do domu i się okaże, że masz całą instalację kanalizacyjną. Przerobi mi łazienkę, bo dla niego to będzie dużo bardziej opłacalny interes, wiadomo, tak. Dokładnie. Więc po pierwsze syndrom związany z będzie pan zadowolony i z budowlańcem. Po drugie, to jest kwestia syndromu kup pan cegłę. Tak? Kup pan cegłę, czyli kwestia tych oczekiwań, o których mówiłeś i tego, co ktoś może ci dać, tak? Czy aby na pewno potrzebuje tego,
co ktoś mi chce dać. Czy to jest tak, że ja kupuję, to głównie często, to znaczy głównie często, przepraszam, to się często zdarza w różnych sprawach, ale chyba mocno to widać w sytuacjach takich, kiedy kupujemy usługi jakieś takie związane z nowymi technologiami. Chcemy, żeby ktoś nam napisał jakieś oprogramowanie, oczekujemy jakichś usług, nie wiem, pozycjonowania czy czegoś innego, tak? I nam się coś wydaje, jesteśmy absolutnym laikiem, kupujemy coś, nam się wydaje, że będzie jakiś określony efekt, ale nie do końca się dogadaliśmy i my nie wiemy, czy to jest usługa starannego działania, czy to jest usługa rezultatu, czy my po prostu, czy ten ktoś, ten nasz partner tylko zrobi coś, postara się zrobić to według jakiegoś schematu, czy ma doprowadzić do jakiegoś określonego skutku, który będzie nas czekał. Czyli to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie tej cegły nie kupili wtedy, kiedy potrzebujemy zupełnie czegoś innego. I to też nam zapewnia umowa, że będziemy mieć to, czego chcieliśmy. Tylko też umowa zmusza nas do tego, żebyśmy sami się zastanowili nad tym, jakie mamy potrzeby. I trzecia kwestia, muszę spojrzeć do ściągi, bo się tak po prostu rozgadałam i o właśnie, ta bardzo ważna część to jest syndrom nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi? Pan zrobi. Czyli ta umowa pozwoli nam również na to, żebyśmy w niej określili właśnie scenariusze na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Bo przecież w biznesie często te umowy zawieramy dlatego, że rezultat czyjejś pracy jest nam potrzebny do naszej pracy. Do tego, żebyśmy coś osiągnęli. Na przykład, nie wiem, zamawiasz, Tomku, materiały szkoleniowe. Załóżmy, że robisz dla klienta jakieś szkolenie. I zamówiłeś coś w drukarni, ona nie dowozi, a ty masz to szkolenie jutro, nie masz materiałów, a masz umowę zawartą, z której wynika, że to jest część twojego zadania, żeby te materiały dostarczyć. No, czyli ty się nie wywiążesz ze swojej umowy, a drukarnia ci mówi, a papieru nam zabrakło. Tak, i co mi ty zrobisz? No nie zrobimy. I co? No i co? I albo musisz drukować na swojej domowej drukarce, albo musisz lecieć gdzieś po nocy, szukać kogoś, kto ci to wydrukuje. No ale albo, być może gdyby masz, w tej... Albo nie masz materiałów i wtedy zależy, jak albo nie... twoja umowa z klientem, nie? No właśnie. Chodzi o to, żeby sobie też dać tą gwarancję, tak? Żeby ten twój partner widział, że niewykonanie tej umowy będzie się wiązało z jakąś konsekwencją. Ja tak już wiem, że dużo tych dygresji, ale mam takie wspomnienie. Mieliśmy kiedyś taką sprawę z zagranicznym kontrahentem naszego klienta. Firmy się umówiły na dostawy. Ten kontrahent miał coś dostarczać naszemu klientowi i ten nasz klient z tego surowca wykonywał coś innego, tak? Wykonywał swój produkt. I akurat tak się zdarzyło, że na rynku światowym był kryzys i tego produktu, tego surowca było bardzo mało. A ten nasz klient w umowie miał opcję na zakup, na cenę tego produktu, czyli cena była jeszcze z czasów, kiedy ten surowiec nie był taki drogi. No i co zrobił ten kontrahent? On stwierdził, że jemu się opłaca bardziej ten surowiec sprzedać komuś innemu po znacznie wyższej cenie, żeby uzyskać znacznie większe korzyści, większą marżę, niż zapewnić go naszemu klientowi. Na szczęście w naszej umowie były pewne zabezpieczenia, i koniec końców nasz klient zrobił taki zakup zastępczy, to znaczy kupił sobie ten surowiec kogoś innego po wyższej cenie i zażądał od tego swojego kontrahenta zwrotu różnicy w stosunku do tej ceny, którą miał zagwarantowaną. Tak? Co prawda to było kupione długotrwałym procesem, ale ostatecznie udało się sprawę zamknąć. Ale to tylko po to pokazuje, żeby wam pokazać, że mogą być bardzo różne powody, dla których ktoś nie realizuje umowy. I tak. Oczywiście to jest właśnie ta konsekwencja, ona musi gdzieś być, żeby było wiadomo, że tak łatwo nie można nie dotrzymywać słowa, bo pacta sunt servanda, tak? Czyli umów należy dotrzymywać. Ja bym powiedziała, że to tak z grubsza się udało z dużym przekroczeniem czasu. Trochę tak, ale mieliśmy pozwolenie niejakiego Damiana, więc Damianie, jakbyś mógł ruszyć z sesją pytań, która w dużej mierze będzie twoja, pewnie w całości nawet. Co? Znaczy ja może nie tyle mam pytania, co chociaż jakby ciekawi mnie, w jaki sposób konstruować te furtki awaryjne. Jakby domyślam się, że to jest w znacznej mierze kwestia specyfiki przedmiotu umowy,
ale właśnie, bo tutaj mam problem jakby, jakie są, nie wiem, czy na przykład należy rozejrzeć się za jakimiś standardami branżowymi w takiej sytuacji, czy są jakieś takie rozwiązania bardziej powszechne albo mniej. To jest moje pytanie, natomiast jeśli chodzi o takie spostrzeżenia, to takim tematem, który mnie interesuje, to jest kwestia zaufania do umów. I na przykład moja firma projektuje strony, więc u nas większością umów to jest po prostu umowa na stworzenie strony internetowej. Zauważyłem, że ta kwestia zaufania jest bardzo dziwna, bo nasi klienci tak naprawdę oczekują, mam wrażenie, że oczekują od umowy, że będzie takim zapewnieniem im poczucia bezpieczeństwa, ale na takim poziomie bardziej psychologicznym niż prawnym, bo na przykład, bo oni jakby raz, że tych kwestii formalnych nie weryfikują. Ja na przykład muszę, zgodnie z wiedzą przekazaną mi od prawnika, muszę nalegać na to, żeby umowa, w której jest przekazanie majątkowych praw autorskich, była podpisana odręcznie, bo inaczej przekazanie nie będzie skuteczne. Ale z drugiej strony klienci bardzo lubią sobie dopisywać do umowy rzeczy, których w życiu nie będą w stanie wyegzekwować. Na przykład miałem taką sytuację, gdy na spotkaniu ofertowym pokazałem klientowi naszą metodologię, jaką tworzymy stronę. I klient bardzo, bardzo się chciał, żeby zawrzeć tą metodologię w specyfikacji do umowy, czego w życiu by nie był w stanie wyegzekwować, bo to było naszym wewnętrznym know-how i jakby tylko my mogliśmy to zweryfikować, nikt inny. Ale to był jakby warunkiem, w którym ten klient obdarzył tą umowę zaufaniem. W przeciwnym razie by tego zaufania tutaj nie było. I to są takie właśnie moje przemyślenia, a przecież gdybyśmy sobie odpłynęli do branży, nie wiem, zakupów samochodów na rynku wtórnym, no to przecież nikt nie uwierzy w to, jeśli ktoś na kartce napisze, nie wiem, że silnik, wszystko ok i nie trzeba w ogóle zaglądać do środka, kupuj i nie patrz. Każdy chce zobaczyć, bo nikt w napisany tekst nie uwierzy. I tutaj mam takie właśnie spostrzeżenia tej różnicy, poziomu zaufania do tych umów, nie? Ja mam wrażenie w ogóle, że wiesz, zakupy samochodowe to jest jakby oddzielny obszar rynku, który rządzi się zupełnie innymi prawami niż cała reszta. Tutaj logika, myślę, ma zupełnie inny punkt odniesienia niż w całej reszcie. To jest... No tak, rację. Tu wchodzą emocje i poza tym każdy z nas przecież świetnie zna się na tych samochodach i po samochód, zwłaszcza używany, trzeba pojechać z trzema mechanikami i szwagrem. Oczywiście. Co nie jest tak niezbędne. Albo trzema szwagrami i jednym mechanikiem, bo to już nie wiem. No dobra, a jakieś pytanie masz tu konkretne, proszę pana? No pytanie było to, co na początku, jakby czy są jakieś jakby jak podejść do tych furtek awaryjnych, do konstruowania tych furtek awaryjnych, czyli w sytuacji, gdy, nie wiem, już wezmę przykład z mojej branży. Bardzo często elementem zawieranych przez nas umów jest to, że klient dostarcza nam pewne materiały, które są nam potrzebne do wykonania strony. Zdjęciowe, tekstowe, najróżniejsze. I jakby te materiały są bardzo często potrzebne nie tylko na początku realizacji prac, ale czasem często w środku, pod koniec. I jak podejść do sytuacji, w których w trakcie realizacji przedmiotu umowy dochodzi do sytuacji, w której klient teoretycznie wbrew swojemu interesowi nie realizuje swojej części umowy, na przykład.
i przedłuża czas trwania umowy, znaczy realizację umowy wielokrotnie na przykład. No wiesz co, tak, miałam taki drobny problem techniczny, na chwilę mnie wyrzuciło z dyskusji, ale usłyszałam tą końcówkę i pamiętam początek, to znaczy powiedziałeś o zaufaniu, tak, i w ogóle zaufanie jest w ogóle bazą, tak, żadna umowa, żadne przepisy nie zagwarantują prawidłowego przebiegu relacji umownej, jeżeli nie ma zaufania, także to jest na pewno jedna z najważniejszych rzeczy i ona jest absolutnie nie do przecenienia, nie do opisania i nie do skodyfikowania. Druga rzecz, pytałeś też o to, jak, z czego korzystać, żeby jakoś się upewnić, że ta umowa, którą będziesz przygotowywał, sporządzał, że ona będzie prawidłowo napisana i że nie będzie wywoływała jakichś problemów interpretacyjnych. No na pewno warto skorzystać z takiej grubej dosyć i z mało wartką akcją książki, mianowicie z kodeksu cywilnego. W kodeksie cywilnym nie polecam, bo chyba że do zaśnięcia wieczorem, ale jest to książka, właściwie zbiór zasad bardzo istotnych i on sobie zawiera całkiem sporą ilość zdefiniowanych umów. Na przykład umowa sprzedaży, umowa dostawy, nie wiem, umowa najmu, tak? Te umowy takie bardzo często występujące w funkcjonowaniu, w działaniu, na przykład umowa o dzieło, bo tak jak mówisz, na przykład tak mi się skojarzyło, że jak tworzysz stronę internetową, no to mamy do czynienia z dziełem. To są właśnie takie podstawowe zasady, które możesz znaleźć, tak? Czyli trzeba otworzyć tą książkę, otworzyć ten kodeks, znaleźć rozdział, który dotyczy twojej umowy. Właśnie wydaje mi się, że to mogłaby być umowa o dzieło, jeżeli na koniec powstaje produkt, jakim jest strona internetowa i ona spełnia określoną specyfikację, to by mogła być umowa o dzieło. Potem jest kwestia, że na przykład jeżeli ty byś się podejmował jakiejś bieżącej obsługi tej strony, aktualizacji informacji, które się na niej znajdują, czy tam nie wiem, jakiegoś odświeżania, czy pozycjonowania, to już by była bardziej taka umowa zlecenia, żebyś ty regularnie, prawda, zajmował się tą stroną. Więc trzeba sobie otworzyć tą książkę na odpowiedniej umowie. Uciekasz dźwiękowo, Asiu, co jakiś czas, wiesz? Teraz nawet i się zawiesiła. Sprawdzić, czy wszystkie elementy, które tam są opisane, odzwierciedlenie w twojej. O, ja się zawiesiłam teraz. Teraz, znaczy teraz wróciłaś. Stabilne łącze, chociaż tak? Czyli namawiam do tego, żeby zajrzeć do kodeksu cywilnego. W twoim wypadku myślę, że to mogłaby być umowa o dzieło i umowa zlecenia. Popatrzeć na to, co tam jest i zastanowić się, czy to masz uregulowane w umowie. No i zachęcam też do tego, żeby pisać umowę prostym językiem, bo problem na przykład z prawnikami i informatykami jest taki, że mówimy naszą branżową nowomową i zwykły szary zjadasz chleba tego nie rozumiem. Więc jest ważne, żeby rzeczywiście dobrze powiedzieć klientowi, opowiedzieć i opisać to, co ty dla niego możesz zrobić, tak? Co chcesz zrobić, co zrobisz. A zabezpieczenia, no to jeżeli jest tak, że klient się opóźnia, tak, czyli masz jakiś ten nasz scenariusz, ten film, że ty coś robisz, ale że to może zostać uruchomione dopiero wtedy, kiedy klient ci przekaże określone informacje, no to też są takie ogólne zasady, też opisane w tym kodeksie cywilnym, że jeżeli jedna ze stron się opóźnia, no to nie można obwiniać drugiej strony o opóźnienie w realizacji jego zobowiązania, tak? Bo ty byłeś gotowy, ty czekałeś. Warto też sobie o tym napisać w umowie, co się stanie, jeżeli jedna ze stron się opóźnia. Można to sobie. Znaczy, taki paragraf zawsze mam. Po prostu byłem ciekaw, jakby czy są tu jakieś inne metody, bo na początku działalności to pewnie jest taki standard, że tworzyliśmy umowy tak szczegółowe, jak się tylko dało. Wszystko, co się tylko dało tam wpisać, to wpisywaliśmy. Włącznie z terminami, kiedy klient ma przekazać takie pliki, kiedy my mamy mu dać. To no, wszystko było. Oczywiście życie to zweryfikowało, że dotrzymanie tak rygorystycznych zapisów jest praktycznie nierealne w zmiennych warunkach współpracy, więc teraz tak naprawdę pozostaje w umowach na określeniu
kto dostarcza co i bez żadnych szczegółów, bo zbyt często te rzeczy się zmieniają w trakcie, żeby był sens uwzględniać tutaj szczegóły, nie? Okay. Myślę, że to jest rozsądne podejście, chociaż może warto przynajmniej jakiś harmonogram tak określać, taki przybliżony, tak, z możliwością oczywiście jego modyfikacji, może jakieś widełki czasowe, tak, żeby jednak wiedzieć, kiedy ten projekt się zacznie, kiedy się skończy. Częstym problemem, który również nam, prawnikom, się przytrafia, tak, w umowach, to jest na przykład przy COVID-zie były zawieszenia projektów, na przykład w marcu pracowaliśmy nad jakimiś projektami i one zostały zamrożone na jakiś czas. I na przykład ostatni kontakt i zajmowanie się projektem mieliśmy w marcu i nagle klient go zawiesza i wraca do nas we wrześniu albo w październiku. I powiem szczerze, że dla mnie okres tych kilku miesięcy to jest taki czas, przez który bardzo dużo się dzieje. I teraz powrót do tego projektu wiąże się z dużym nakładem czasu. Ja po prostu już trochę nie pamiętam. Ale ja na przykład nie przewidziałam tego w umowie, że może się coś takiego zdarzyć i w związku z tym, że ja będę miała po prostu słabszą marżowość na tym projekcie, no bo muszę sobie to wszystko poodświeżać. Ale też nie przewidziałam tego, że klient może zamrozić mi ten projekt. Być może gdybym miała pewien harmonogram, to wtedy łatwiej by mi było usiąść z klientem. On by powiedział, a siła wyższa. Ja bym powiedziała, a już wcale nie taka siła wyższa, bo to wszyscy już wiemy od kilku miesięcy, że jest, tak? A jak to wpływa na naszą umowę, to nie ma związku z naszą umową. Może wtedy mogłabym usiąść do stołu z klientem i powiedzieć, drogi kliencie, no ja rozumiem, że ty chcesz zawiesić projekt, ale to się będzie wiązało z dodatkowym kosztem, tak? Mhm. Bo ja muszę na to poświęcić parę dodatkowych godzin. Więc za każdym razem, tak, uczymy się na błędach. Natomiast jeśli coś jest opisane, to zawsze łatwiej jest. Czy wy mnie słyszycie? Bo mi tutaj coś dzwoni. To jest, wiesz, to jest ciszej, głośniej. Jesteś na fali albo pod falą. O, słuchajcie, obiecuję, że jeżeli Tomek jeszcze kiedykolwiek mnie zaprosi jako taką straszną gadułę, no, jeśli będzie chciał, to ja wtedy już się tak nauczę obsługiwać moje nowe słuchawki, bo specjalnie dla was kupiłam dzisiaj nowe, znaczy dzisiaj, wczoraj mi dostarczyli nowe słuchawki, jeszcze nie przeczytałam jeszcze do końca instrukcji, może dlatego. Tak. Ale nie wiem, Damianie, czy ja odpowiedziałam na twoje pytanie? Tak, tak, jak najbardziej. Dzięki. No to super. Damian, masz jeszcze jakieś pytanie, bo generalnie więcej nie ma. No nic mi na razie nie przychodzi do głowy. Pozwoliłem sobie, Asiu, zaprosić cię na Facebooku do znajomych, więc jeśli by mi się coś pojawiło, to... A propos, w ogóle nie wiem, czy akurat Damian i reszta naszych ewentualnych widzów kojarzy, natomiast na LinkedInie Asia i jej kancelaria są mega aktywni, więc warto ich tam pośledzić, bo się pojawiają różne mocno ciekawe rzeczy. No więc jakby przechodząc do LinkedIna i innych miejsc, Asiu, może powiesz, gdzie można was znaleźć i jak można z was skorzystać. Ojejku, to wiesz co, no, znaleźć nas można na pewno szukając po nazwie kancelarii, czyli AFR i Wspólnicy. Pisze się to A2FRE, to jest moje nazwisko, trochę skomplikowane, ale nawet tu się wyświetla na dole ekraniku, więc łatwo będzie odnaleźć. Znajdziemy. Znajdziecie. I tak samo na LinkedInie, po prostu wpisując nazwę kancelarii, a jeśli wpiszecie moje imię i nazwisko, to na pewno mój profil się wyświetli. I tak jak mówisz, Tomku, często piszemy o takich bieżących sprawach naszych klientów. Staramy się też pisać o rzeczach ciekawych i staramy się pisać prosto, bo żeby tak ładnie skończyć, bo nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi, tak jak powiedział pan Lec. Dawno, dawno temu. To jest bardzo dobry tekst i pamiętam go i cenię. No dobra, słuchajcie, to chyba czas się zbierać. Asia mówiła o swoich profilach, to ja jeszcze powiem o jednej rzeczy na koniec, bo myśmy z kolei wymyślili dość ciekawą rzecz, zainspirowani trwającym teraz wciąż szkoleniem z doktorem Łągiem, a mianowicie w przerwie międzyświątecznej we wtorek, to jest 29 grudnia, prowadzimy live'a, takie szkolenie już bardziej internetowe, dłuższe niż te 20 minut teraz,
i ono będzie dotyczyło delegowania. I to jest taki mały trik, ponieważ żeby się na nie zapisać, to koszt jest całe 97 zł. Natomiast jeśli zapiszesz się z kimś, z kolegą, koleżanką, to łącznie płacicie 49, więc dwa razy więcej osób, dwa razy niższa cena. Wydaje się, że to jest całkiem ciekawe rozwiązanie. Więcej opiszę w linku do tego live'a. A tymczasem, jak nie ma więcej pytań, to chyba się żegnamy. I do zobaczenia za tydzień, a o gościu, który będzie za tydzień, opowiem trochę później. Dobra, to uciekamy. Trzymajcie się ciepło. Dobrego. Do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. Pa, cześć, hej. Hej. Pa. Pa.